Witajcie, jest Nagon i dzisiaj gramy sobie w Driving Simulator. To jest pierwszy odcinek właśnie tej gry na moim kanale. Jako że to jest pierwszy odcinek, to niech to będzie pierwszy, najlepszy odcinek. Dlatego zostawcie łapkę i lecimy na samym starcie odcinka. Jest. I mamy VIP-a. I mam nowe auto. VIP Limog. Mam nadzieję, że je dostanę. Dostałem je. Jest. O kurde, ale fajne. Niezłe. Tu lecimy. Niezłe na te. Z czego to wychodzi? Z tego wychodzi. No śmiesznie. Powiem, że śmiesznie. Nawet spoko to jeździ. Chodzi mi oczywiście o szybkość, bo nie chciałem, żeby jakoś. Nie chciałem, żeby jak będę je kupował, to żeby ta szybkość była jakaś przesadnie duża i żeby po prostu nie dało się tym jeździć. A tak, to mamy taką szybkość i nawet fajnie się tym jeździ. A teraz czas omówić ważniejsze sprawy niż VIP. Tak, są ważniejsze. Engine. Race Engine. Tu mamy za 1500, doda nam to 16 mil na godzinę. Tak, dodali nowe rzeczy. Na przykład tu mamy Nefton Speedstera. Naprawdę to, nie wiem, mi się ono strasznie podoba. Dodali upgrade, tyle rzeczy jest. W ogóle macie tutaj cały spis aktualizacji. Puu, macie, ciak. No dużo się zadziało. Nagrałem tym, no trochę ze spóźnieniem, nawet nie wiem kiedy ten update wyszedł. Ale patrzę, update jest to jakieś 2 dni po tym, jak jest update, nagrywam w tym. Szczerze zapomniałem o tym. Teraz wezmę sobie najgorsze, oficjalnie najgorsze chyba auto na świecie. Paza, no to jest Pagani chujara, ale to tak naprawdę jest Pagani, w tej grze to jest Pagani Hyzra, czy jakoś tak. To jest najlepsze auto, jakie posiadam, ale nie mam żadnego w sumie z ulepszeniami. Niestety to auto kupiłem przez przypadek, przez baga. Chciałem kupić sobie Mini Coopera, o nim pojeździć i nagle patrzę do ekwipunku. Bazari, znaczy do tego, nie? Bazari. Gdzie moje pieniądze? Co jest? Szczerze, jakbym nie kupował tego Bazari, to kurde, bym miał na Chirona. Naprawdę. A teraz sobie musimy poczekać na wyjście. Gdzie oni są już? A, są tutaj. Ostatnia osoba jedzie tu chyba. Jeśli oczywiście jedzie tą trasą. Dobra, rejs już startuje. Jestem na nim. Ja i jakiś typek, plus jeszcze on chyba wjeżdża. Tak, wjechał. Ma... no ha. I przypominam, żebyście zostawili łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Łapkę w górę chyba się za VIP-a należy, naprawdę dobry jest. Polecam, ale przegieli, oficjalnie w ogóle przegieli oni z tą ceną za takie mało rzeczy. Przegieli z tą ceną, ale oczywiście musicie mieć fajne ceny. Poza tym ja z tego bardzo skorzystam, jeśli chodzi o bonus pieniężny za wyścigi, ponieważ chcę... ponieważ chcę mieć auta i bardzo dobrze jeżdżę, super jeżdżę, nie? Wow, ale z kamerą obróciłem, mógłbym wypaść z toru. To by było bardzo złe i nieciekawe. Jakbym wypadł, to bym chyba nawet był... Jakbym wypadł, to bym był trzeci, a to co się stało, to jest właśnie... Ja to nazywam... Nie wiem, czy to znaczy to, ale ja to nazywam gameplay fault. Dlaczego? No dlatego, że ja to mam tak często. Ja mam, nie wiem, zbliża się 18, kurde, i to jest jakaś nawiedzona godzina, 18 jakoś, jak jest. Kurde, mam miliard tego, a tak to teraz zbliżam to 18, jest 50 prawie i na razie jest cisza przed górą. I ile dostanę? 4450, a ile serio? Nie wiem, w sumie. I ono... powinien dostać chyba 4000, jeśli się nie mylę. Muszę sobie ściszyć Robloxa i dać na mniejsze quality. A no przecież. Teraz wam pokażę, jak zmienili wszystkie auta. Jeśli widzicie już na tym Pazari, jak go zmienili. Tu ma dwa światła. Helion Mega Sport. Już nie ma takich świateł, tak jakby turystycznych, czy jakoś tak. McLaren F30. Nazwę to po prostu McLaren. Dobra, nawet nie znam nazwy. McLaren, w ogóle co jest z nim nie tak? On...
No spoiler! Nawet fajnie to wyglądało przecież. Nie wiem, co tu mamy. RSL-8, co to jest? Co to jest? R8? Ta chyba R8, ale tego nie wiem. Neptuny, CTR. Co jeszcze? W zakresie mojego portfela. Nie wiem, to jest w zakresie mojego portfela. Wow. Ja coś tam. To jest auto z miniaturki. Bardzo ładne, ale jeśli byście jechali nim tak, z taką kamerą, to strasznie dziwnie by się jechało chyba. I oczywiście Nefton Speedster. Zmieniły też się różne rzeczy. Czy są te zadania? To kompletnie nie mam pojęcia. Czy Finish Freeze? No tak, są te zadania. Były nawet chyba, ale nie jestem pewien. Zapraszam do Maciej na kanał. Macie link w opisie i na końcu, w outro. W sensie kanał jego, a w opisie link. No, a teraz co my robimy? Teraz lecimy na kolejny wyścig i żeby nie było to takie nudne, jedziemy już na Around the World. Serio? Nie jedziemy już na Around the World, ale idziemy na inny wyścig. Tu. Pójdziemy na pewien wyścig, który jeśli graliście kiedykolwiek w tą grę, to raczej znacie. Chodzi mi oczywiście o podstawowy wyścig. Ile tam ludzi w ogóle jest? Czy tam tyle osób jeździ, że normalnie? Nie wiem. No nie wiem, ale teraz sobie tam po prostu jedziemy. Macie całą trasę. Wszystko. Jak wygląda jechanie tam? Znaczy tam kawałek za Mucinem. Już widzicie na mapie ile osób tam na wyścigu czeka. A gdzie ja wyjeżdżam? Kompletnie nie wiem. Tutaj robię se drifta, ale nie naprawię. No bo to jest słaby drift. Wjeżdżam w ślepą uliczkę. No super. Gdzie jest spawn? Tu jest spawn? Gdzie był spawn? Halo, spawny. Spawn był chyba tam. Ta, bo widzę mega dużo ników. Ta, tu jest, tu jest, tu jest. I spacja. A, tu. No, wywaliłem gościa. Jestem. No, z tym będzie tylko problem, a tak chyba jestem od wszystkich lepszy. Oczywiście też nie wiem, jakie mają nitro i silnik. To pozostaje zagadką. Nieźle. Jedziemy teraz. Czwarty jest. Trzeci. Drugi. Pierwszy. Teraz będzie się tak zmieniało. Czwarty. Trzeci. Pierwszy! No właśnie, o tym mówiłem. Jestem czwarty, nie trzeci teraz. Na zakrętach jestem bardzo słaby. Ja nie umiem zakrętów. Sumiki nie umiem zakrętów. No to już są żarty, że mnie ta Tesla Model 3 wyprzedziła. Oh no. Muszę jakoś znaleźć jakąś trasę. Mniej więcej pro. Dobra. O Boże, nie. Ach, no nie, muszę. Dobra, i tak będę ostatni. Muszę mieć większe quality, żeby mi nie popie... Ale żeby widzieć cokolwiek. Dobra, lecimy tutaj. Świetnie. Jestem w ogóle trzeci. Zaraz będę nawet czwarty. Tu mnie ludzie przegonią. Siema. Oni już tam ogólnie skończyli te wyścigi. Czwarty jestem. Elo, siema, siema, siema. W ogóle piąty, dziękuję. Gdzie ten był? Tak się cieszę. Tak się cieszę, że nie zaliczyło mi checkpoint. Pójdziemy, a teraz pójdziemy sobie na inny wyścig. Chodzi mi o Dock Watermill. Tam zwykle są osoby. Gdzie to, tylko gdzie to było? To było tu. Huch! Gdzie to było? Gdzie to było? F. Tak, nieźle. Teraz potrzebuję auta z mega szybkim rozpędem Pazari Hydra. To będzie chyba najlepsze auto i w ogóle ten wyścig sobie. Tu Maciek se tu stał obok, a ja robiłem ten wyścig, jak on na starym kanale próbował robić live. Mówię serio. Ej, wzięło, ja będę walczył z nim, a ja nie wiem, czy on ma ulepszenie, czy nie. No dlaczego? Wygląda jakby nie miał. No i se pojechał. Niech ktoś tu wróci. O, ciebie wepchać? Czy... A nie, on już jedzie, nie we mnie.
Serio, on sobie w niego wjechał, nieźle. Dobra, tu się liczy kliknięcie W i Shifta naraz. Na dwa. Dobra. Co drugi? Jak to drugi? Nie drugi, nie drugi, nie drugi. Ale przecież to na mapie było że pierwszy. No właśnie, ile serio? Ale pieniądze oczywiście wyciągam większe. Szczerze nie opłacało się tego wykupować, serio. Bo najgorzej wydane 800 robuxów w moim życiu. Ale oczywiście nie żałujemy, bo macie fajny odcinek. Nawet będzie, zrobię niedługo odcinek, jeździmy limuzyną. Normalnie se tak. Teraz muszę być pierwszy. No gościu, jakim cudem ty jesteś szybszy ode mnie? Jesteś ma... Albo ty ulepszenia masz, oszuście. Ale oszust z niego. Kompletny, naprawdę. Jak tak można? Jaki prosty. Teraz pojedziemy sobie na kolejny wyścig. Jaki to będzie wyścig? Zaraz się okaże, jak jakiś znajdę. O! I zapomniałem wam pokazać jedną rzecz. Zrobimy to dwoma autami, Mini Cooperem i jeszcze jednym, też ciekawym samochodem, kupiliśmy w dzisiejszym odcinku. Chodzi mi oczywiście o taki tutaj, to jest chyba pusty basen czy coś. Patrzcie, jak tym Mini Cooperem da się skakać. Co jest? W porównaniu do Pagani, to Pagani tu w ogóle nie wyskoczy. Patrzcie, wezmę teraz. Nie, serio. Puch. Wezmę sobie, nie wiem, co mogę wziąć. Wezmę przykładowo, no, Pazari. I teraz wejdziemy sobie tu. I lecimy nawet na nitrze. Iż to w ogóle. No, dobra, wyskakuje, ale słabo. Przetestujemy sobie to pewnym samochodzikiem z dzisiejszego odcinka. To jest limuzyna. Świetnie. Co jest? Przecież to, że jest długa, to wiem. To, że dziwna jest, to też wiem. Ale żeby, kurde, nie umiała wyskoczyć, to nie wiedziałam. No dobra, to było lepsze od Pagani. Co on robi? Aha, rozumiem. Teraz sobie tu polecimy. Wow. Zawiś, nie zawiś. O, nie zawisło. No niestety. Wezmę sobie Pagani. Wejdę w Performers. I patrzcie, jak to jeździ na najlepszym silniku. Mamy 231 plus 13. 231 plus 13. Serio? To jest 244. Naprawdę? Taka mała różnica, niby nie mała, ale. No nie wiem, a handling to nie jest zawieszenie przypadkiem? Dobra, nie wiem, ja się tam nie znam. Dobra. Turbo mi. A najlepsze? A czemu to turbo mi doda? Halo. To bym go nie chciał, halo. Opony najlepsze niby, no to minus jeden. Brakes. To powinno być same plusy, tak, same plusy. Do tego nic mi nie doda, a turbo. Minus 0,9. Kurde, to jest szczerze najlepsze turbo, bo tak to. Chyba, że to jest plus 13. Ale patrzcie, macie te, tak jakby, jeśli kupicie sobie Engine'a i to turbo, to tak jakby z przyspieszeniem wychodzicie na zero. Więc w sumie to, czy to jest takie opłacalne? No nie wiem, ale jak chcecie. A teraz zrobimy coś, czyli timelapse. A, w sumie często się pojawia. Chodzi mi o timelapse zjeżdżenia po całej mapie.
Coś to nie jedziemy teraz po całej mapie, tylko jedziemy po prostu mapie. A ten odcinek by już dobiegał końca. Jeśli czegoś nie powiedziałem, to tu macie spis aktualizacji. Tu macie całą aktualizację. Tu macie cały opis po prostu. Możecie sobie go przeczytać, zatrzymać film albo coś. Więc. No teraz zatrzymujcie film. Dobra, wasz czas minął. Raczej sobie mogliście to przeczytać, więc po prostu zajrzeli do Robloxa i to sprawdzić. A tym, że już mi zaczyna zatrzymywać grę, kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli czegoś, o czymś zapomniałem, czegoś nie pokazałem, chcielibyście, żebym coś nagrał, piszcie w sekcji komentarzy. Całe komentarze są wasze. A niedługo pojawi się kolejny odcinek z Driving Simulator, ale będziemy kupować już nowe auto, nie tylko będziemy jeździć tym Pagani, kurde. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. No i cześć!